21 września rozpocznie się przygoda, której chyba nie każdy byłby w stanie stawić czoła. Pan zdecydował się pokonać 1000 km na rowerze. Dlaczego? 1000 km, dzień dobry, 1000 km tak naprawdę jest to granica dość spora, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast cel jest też no niecodzienny, tak? Szczytny cel dla Oli, dla Aleksandry Ziomka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Córka moich znajomych właśnie z tej komendy potrzebuje pomocy w drogim leczeniu. Dlatego postanowiłem się przekroczyć wszelkie granice również u siebie, postawić sobie bardzo wysoko poprzeczkę i dlatego ten cel 1000 km rowerem bez snu. Dobrze, i co po drodze będzie się działo? 1000 kilometrów pan ma do pokonania, czy będą jakieś zbiórki, jest jakaś akcja, gdzie można wpłacać jakieś środki, bo zapewne o to chodzi, żeby pomóc Oli. Tak, sprawa wygląda w ten sposób, że również na moim profilu na Facebooku Sebastian Nowacki jest udostępnione wydarzenie, do którego zapraszam wejść, udostępniania i obserwowania tego wydarzenia. Będzie można wylicytować również koszulki z autografami zawodników z klubów sportowych, między innymi z Wisły Płock, Legii Warszawa, wielu, wielu innych, które zobowiązały się, już przesłały mi koszulki, które po prostu chcą w ten sposób również włączyć się w to wydarzenie, za co również dziękuję klubom sportowym z piłki nożnej, siatkówki, jak również nożnej, siatkówki i ręcznej. Tak. Jest pan na co dzień policjantem. Tak. Skąd taki pomysł, żeby właśnie zostawić pracę, wsiąść na rower i nie było innej opcji, żeby w inny sposób pomóc Oli? No można było w jakiś sposób, powiedzmy, pomóc, tak, przekazać jakieś drobne pieniądze, natomiast chciałem coś więcej od siebie, tak. Uważam, że życie ludzkie w tym przypadku Oli jest naprawdę dobrem, wobec którego my jako funkcjonariusze policji nie możemy pozostać obojętni. Jest to córka naszych znajomych, tak jak wspomniałem, z Radomia, dlatego uważam, że wziąłem urlop pracy na tę okoliczność, żeby przygotować się do tego i zrobimy to. Wspólnie, razem pomóżmy Oli, damy radę. Wierzę w to głęboko. Inaczej bym tego nie robił. Nadzieja umiera ostatnia, a ja się nie poddam naprawdę. Ile mogę, tyle włożę i wierzę w was, państwo, że wy też pomożecie. To proszę powiedzieć, jak wyglądają przygotowania, bo do 21 zostało kilka dni tak naprawdę. Czy zsiada pan chociaż na chwilę z roweru? Tak, tak, oczywiście. No to nie jest tak, że jeżdżę cały czas. Tak naprawdę teraz dużo współpracuję z różnymi mediami, żeby te przedmiotowe wydarzenie nagłosić jak najbardziej. Również niedługo powstaną te zbiórki na wydarzeniu, więc roweru tak naprawdę teraz jest dużo mniej, na którym tak naprawdę powinienem się teraz skupić. No ale są rzeczy ważne, ważniejsze. Ostatnie dni będzie całkowicie do zera rower, żeby odpoczęły mięśnia. Natomiast teraz jeżdżę tam po 150 km delikatnie, a 21 września będziecie państwo świadkami naprawdę dużego wydarzenia w szczytnym celu, bo to o to chodzi, tak? Żeby jak najwięcej osób dotarło, przekazało jakąś dowolną kwotę pieniędzy, bo to nie chodzi o to, żeby przekazywać jakieś duże kwoty. Każdy drobną cegiełkę i wszyscy wspólnie pomożemy Oli. Jest zorganizowana zrzutka pieniędzy na portalu zrzutka.pl, do której zachęcam wpłacania dowolnych kwot, tak? A powiedzmy, jak będzie już wyglądał sama droga, sama trasa, gdzie startuje pan i gdzie finiszuje i jak będzie wyglądało te 1000 km po drodze? Wstępnie start będzie z rejonu Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, oficjalny start. Następnie jadę przez miejscowości takie jak Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Tczew, Gdańsk, Władysławowo, Hel, znowu wracam się na Władysławowo i wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego i finisz w Szczecinie. Podczas trasy będę mógł liczyć na załogę techniczną z PG Bikes w Płocku. Jest to sklep rowerowy, który zobowiązał się do wsparcia technicznego. Natomiast ogromne podziękowania, korzystając z okazji, chciałem złożyć do ZIP Laboratoria, które fizycznie, finansowo zobowiązały się do przekazania kwoty pieniędzy na rzecz Oli, już bezpośrednio Oli pomogą. Tak? A czy na trasie będzie pan miał chwilę odpoczynku, tak żeby zregenerować się i na przykład, nie wiem, po śnie, po kilku godzinach, po dobrym obiedzie wsiąść na rower i jechać dalej, czy to będzie non-stop 1000 km? Będzie, w planie jest tak, w moim planie, który sobie założyłem, będzie to 1000 km przejechane non-stop. Jedynymi krótkimi przerwami będą na picie, jakieś krótkie jedzenie. Też jestem umówiony z niektórymi dziennikarzami, przykładowo w Bydgoszczy, w innych lekko miastach takich większych, na krótkie wywiady,
żeby rozpromować również to wydarzenie na terenie innych miast, żebyśmy wszyscy wspólnie włączyli się w tą akcję pomocy Oli. A czy jakiś bagaż ze sobą podręczny, czy tylko to, co się zmieści na rowerze, czy tylko zostaje kask i sam rower i pan? Ja i mój brzuch, który waży 105 kg, wystarczające jest na ten właśnie rower. Zdecydowanie wystarcza, nic więcej ze sobą nie będę miał, jedyne picie, takie rzeczy, nawigacja, a większe rzeczy typu właśnie, mówię, dętka, jakieś inne, łańcuch dodatkowy będzie w busie z PG Bikes, którzy oni będą takie rzeczy mieli. Mhm. A proszę powiedzieć, czy jest gdzieś w głowie już taka myśl się zaczyna kiełkować, że no może się gdzieś wydarzyć, że jednak trzeba będzie walczyć już z głową, nie z kilometrami, nie z rowerem, nie z bólem, tylko głową, żeby dojechać do celu? Konsultowałem to, wiedziałem, że takie pytanie może paść, tak? Jest to dystans 1000 km, dlatego konsultowałem to z różnymi, powiedzmy, lekarzami i osobami, które czynnie uprawiają sport. No jest to dystans, granica, naprawdę trzeba mieć silną głowę, uważam, że tą głowę mam i właśnie głową ten dystans pokonam, tak? Mięśnia prawdopodobnie po 400-500 kilometrach naprawdę będą miały już dość, ale nie poddam się, dam siebie 110%, dla Oli nie zostawię swoich przyjaciół z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wszyscy bądźmy ponad to, tak? Wspierajmy Olę, raz jeszcze bardzo do tego Państwa zachęcam. A możemy powiedzieć, ile Ola ma lat i jaka kwota jest potrzebna i na co? Ola w chwili obecnej ma 19 lat, został niezdiagnozowany guz nowotworowy w klatce piersiowej. Jest to przykra wiadomość. Gdy rodzice się o tym dowiedzieli, no to jak my wszyscy, no ciężko było się z tym pogodzić, natomiast nie poddamy się i po prostu będziemy ich wspierać w tym wszystkim. Kwota 30 000 zł miesięcznie jest to kwota, która ratuje jej życie na ten moment, tak? Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy pomogli Oli i wspierali nawet dowolnymi kwotami, tak? Czego można życzyć tuż przed startem? Zdrowia. Zdrowia. Żeby się udało. Żeby się nie udało, żeby żadna kontuzja jakaś niezależna ode mnie się nie wydarzyła po drodze, tak? Okej, zatem tego życzymy, trzymamy kciuki, żeby udało się 1000 km pokonać, zebrać potrzebne pieniądze i pomóc Oli dotrzeć do celu, cieszyć się zdrowiem i życiem. Bardzo dziękujemy i szerokiej drogi. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo.